Pixar w pudełku. W tej lekcji wrócimy do symulatora piłeczek, ale spojrzymy z perspektywy matematycznej, ilościowej. Pod koniec będziecie umieli zaprogramować własny symulator piłeczek i inne efekty. Wyprowadzimy wzory potrzebne do trzech spraw. Są to: opis ruchu cząsteczek w oparciu o prawa fizyki. Kontrola zderzeń cząstek ze ścianami naczynia i ze sobą nawzajem. Metoda śledzenia ruchu cząstek w czasie. Żebyście zrozumieli ruch cząstek, przedstawimy różne jego rodzaje. Przez ruch rozumiemy zmianę położenia cząstki w czasie. O ruchu była mowa w filmikach o animacji. Animowaliśmy piłkę, rysując ją w różnych punktach w czasie. Wykorzystywaliśmy kadry z dołu ekranu. Przy równych odległościach powstaje wrażenie ruchu piłki po powierzchni bez tarcia. Prędkość się nie zmienia, jest stała. Wykres położenia piłki od czasu jest linią prostą. Czas zaznaczyliśmy na osi poziomej, a pokonaną odległość na pionowej. Nachylenie wykresu mówi o prędkości. Stromy wykres, większa prędkość. Nachylenie to zmiana położenia podzielona przez zmianę czasu. A jaki będzie wykres prędkości od czasu? Jeśli prędkość się nie zmienia, wykres to prosta pozioma. Trudniej jest uzyskać efekt piłki w polu grawitacyjnym. Trzeba zwiększyć odległość pokonywaną między kadrami, bo piłka musi przyspieszać, opadając. Wykres położenia od czasu jest krzywą, ponieważ w każdym kadrze zmienia się nachylenie. Wykres prędkości od czasu to nachylona prosta, czyli prędkość piłki nie jest już stała. Nachylenie mówi nam, jak szybko zmienia się prędkość. Nanosząc zmianę położenia, odczytywaliśmy prędkość, a zaznaczając zmianę prędkości, uzyskamy przyspieszenie. Oto wykres przyspieszenia piłki w czasie. To prosta pozioma. Przyspieszenie się nie zmienia. Przyspieszenie wynikające z grawitacji jest stałe. Podsumujmy. Prędkość to zmiana położenia piłki w czasie, a przyspieszenie to zmiana prędkości w czasie. Prędkość to zmiana położenia podzielona przez zmianę czasu, a przyspieszenie to zmiana prędkości podzielona przez zmianę czasu. Zatrzymajmy się tutaj. W ćwiczeniu zastanowicie się nad zmianą ruchu obiektów pod względem położenia, prędkości i przyspieszenia.